pora cięcia. Sekator się zagrzeje. Piszczy. Wie, co się święci. To ze strachu te piski. Mam tu jeden z kilku takich nieciekawych przypadków. Całe to stałe ramię mi uschło. Przez przymrozki. W sumie nie całe, bo dotąd. Ale tu wszystko jest uschnięte i mam zamiar wyprowadzić kolejne. Wybiorę sobie jeden z pędów, ten najmniejszy, najgrubszy. I z niego zrobię stałe ramię. I tu mam tak. Przyłożyłem sobie 3 sztuki, najdłuższe. I według mnie ten pęd jest najładniejszy. Prościutko tu wychodzi z dołu. Dwa pozostałe. Te cieńsze. Wycinam. O. To całe jest uschnięte. Dotąd jest suchar. Tu w sumie też, jak się okazuje. Nie, tutaj troszkę jest. Ten rok zostawię, ten kikut. Tak na wszelki wypadek, dodatkowo. Bo teraz takie są lata, że przymrozki rok w rok coś niszczą. Dlatego no niestety. A kolejne ramię sobie tu wypuszczam. Tu wycinam. I jedziemy od nowa. Jeszcze złapię tu. To pewnie za rok wytnę, jak to ładnie mi się uchowa i będą tu już rosły kolejne pędy pionowo w górę, to tego się pozbędziemy, kikuta. No i masz, mikrofon padł, trzeba dopowiedzieć. Tutaj mamy stałe ramię, które jest uschnięte dotąd, jak widać. Odetniemy tu w połowie. Dalej wykorzystamy tutaj najgrubszy pęd. Przedłużymy, z niego zrobimy stałe ramię. Ładne. Tak to jest z tymi przymrozkami. Załatwiają krzewy, ale z wieloletnimi nie ma takiego problemu większego, bo zawsze można wykorzystać któryś pęd, który wybije, jak nie na połowie krzewu, to przy ziemi, a w przypadku sadzonek, które są dopiero co posadzone, to jest problem. Odmładzanie wieloletnich czopków na stałym, poziomym ramieniu wygląda tak. Zostawiamy młody ten roczny pęd, ucięty na załóżmy 2-3 pąki, a ten stary czopek wieloletni, ten już ma 3 lata jak nie lepiej, wycinamy w całości.
Na tych winoroślach mam trochę tutaj Kongo. To jest odmiana Marquette i ona była na formie średniej, ale jak się okazało, bardzo dobrze sobie radzi i spokojnie można ją formować na formę wysoką. Czy to będzie Y, czy T, czy jakaś tam inna wymyślona. I teraz spróbuję tak to trochę przerobić. Jakoś to trzeba poprzerabiać, bo ona tak to w niskiej formie bardzo mi się zakrzacza. Dużo bardzo przyrostów, po prostu idzie z powerem. Trzeba tu zrobić porządek konkretny. Teraz tak, muszę wybrać sobie pęd, który pójdzie na stałe ramię formy wysokiej. Dobra, mam tu trzy takie w miarę. A, ten się wyłamał, no to jak się wyłamał, no to był za słaby. Taki wniosek. Tak. Z tego. Albo z tego. Ten jest za bardzo wygięty. I cieńszy. Więc go kasuję. Może tu miałem taki kikut, to będzie git. Dobra. No mój błąd, mogłem od razu formę wysoką walić, ale no niestety spróbowałem, bo tu dosadzałem z inną odmianą. Od początku tam rzędu jest inna odmiana, która jest na formie średniej. I dlatego też tą zaryzykowałem na formie średniej, żeby już w tym rzędzie wszystko tak szło na tym samym poziomie. Ale no niestety, znaczy niestety, stety nawet. W sumie fajnie, no ale mogłem od razu to sadzić, znaczy formować na wysoką. Bo market silnie rośnie i spokojnie nadaje się na takie formy. Tak jak i Frontenac. Nawet tu na piachu idzie aż miło. I elegancko. No i tak gdzie się da, to tak właśnie przerabiam te krzewy. Ratuję. A ty ratuj. No sobie dobrze radzą, nie trzeba ratować. Po co mają mi tu krzaki takie rosnąć? I w ten sposób tworzę sobie na tą chwilę takie literki. Jak to pokazać? Takie F. Tworzę sobie takie F. W przyszłości, pewnie w kolejnych latach, dojdzie do tego, że to poziome ramię wytnę w całości, a zastąpię je tym wysokim. I w ten sposób przerobię sobie na formę Y. Albo T. To jeszcze się okaże, zobaczymy. Na razie wiem, że muszę to przerobić. Ale grzeje. Ja nie mogę.
kurde, to dopiero jest połowa lutego. Przerabia się takie krzewy w prosty sposób. Trzeba po prostu znaleźć sobie przy tym pionowym odcinku najładniejszy, najgrubszy, najdłuższy pęd i jego wyprowadzić wyżej i zrobić z niego stałe ramy. A resztę pędów wszystkich tutaj trzeba przyciąć. I tak, stworzyłem takie literki F. Tu mamy dwa przykłady. W tym wypadku tutaj widać, stąd wyszła łoza roczna i z niej utworzę wysoką formę. Tutaj była najładniejsza przy ziemi samej, więc stąd wypuściłem i utworzyłem tak samo wysokie formowanie. A to niskie formowanie, raczej forma średnią, w przyszłości prawdopodobnie zlikwiduje całkiem, zostawiając tylko formowanie wysokie. Ale to się okaże w kolejnych latach. Takie F-ki potworzyłem. I tak przejdziemy z formy średniej na formę wysoką. Nie uciąłem od razu tutaj, cyk, i nie zostawiałem tylko tego młodego pędu z tego względu, żeby nie osłabiać niepotrzebnie krzewu. On mi w tym roku jeszcze ma wydać dużo owoców, a ten sobie powoli będzie grubiał i zastępował ten tutaj nisko. Tu mam taką dziwną sytuację. Cały krzew mi usychł. Kurde. No i takie coś tu się wydarzyło. Proszę. Tak jakby był obgryziony. Przy samej ziemi. I ugnił tutaj. Tak mi to wygląda na pogryzienie. Ale pewności nie ma. No i kurczę, będzie sadzenie ubytków. To wszystko, co w tym roku chciałem pokazać. Teraz koniec gadania i trzeba brać się za robotę, bo jest kupa cięcia.